Ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tylko fikcja literacka. Sztuka oparta jest na niedawno opublikowanych listach. Bardzo proszę o zajęcie miejsc Marią Pomianowską i pana autora. Państwo mogą zadawać pytania. Ja bym chciał tylko powiedzieć o wielu splendorach, jakie na panią Pomianowską spadły niedawno. Niech pani powie, co to było? Srebrny krzyż, tak, od prezydenta. Prezydenta Rzeczypospolitej. Ta płyta, Chopin na pięciu kontynentach, zdobyła też mnóstwo nagród. Proszę o niej powiedzieć. Dużo chwilę. Ciekawych nagród i ja chciałam go zachęcić, bo ta płyta przedstawia cały program Chopina muzyki przeniesionej na instrumenty etniczne. Dzisiaj słyszeliście Państwo tylko takie dotknięcie tej muzyki, która jest na płycie, ponieważ sztuka, więc jakby muzyka pełniła taką rolę no bardziej takiego ilustrowania. Natomiast płyta przedstawia utwory wybrane, takie wspaniałe te hity, można powiedzieć chopinowskie, które gramy na instrumentach afrykańskich, chińskich, mongolskich, śpiewane jest takimi dziwnymi głosami lotowymi, śpiewane manierą indyjską. No i na końcu jest też nasz mazowiecki oberek, chopinowski utwór w takim stylu, już naszym mazowieckim, tym prawdziwym. Zachęcam płyta serdecznie. Płyta jest pasjonująca i będzie można ją kupić w holu hotelu, w holu naszego centrum, z podpisem oczywiście pani Marii Pomianowskiej. Ja bym chciał jeszcze pytanie zadać, czy rzeczywiście ten Chopin jest tak popularny? Rzeczywiście widzi pani takie zainteresowanie? Ja proszę Państwa, ponieważ ostatnio właśnie byłam w Libanie i miałam bardzo ciekawe ostatnie 3 lata, to jest moja podróż po Bliskim Wschodzie, bo wiele lat spędziłam, 5 lat spędziłam w Japonii, no i wszyscy wiemy, że Japończycy są zakochani w muzyce Chopina i nie tylko Chopina, w ogóle polskiej muzyce od tej najdawniejszej, no ale Chopin jest jakby tą taką koroną, która jest dla nich po prostu naszą czystą polskością i to, co najbardziej im się podoba w polskiej kulturze. I jest także popularny w Chinach, w Korei, natomiast Bliski Wschód to niekoniecznie, czy Indie, dlatego że oni mają swoją muzykę, mają swoje mikrotony, dziwne instrumenty i wcale im do szczęścia Chopin nie jest potrzebny, tak mnie się wydawało kiedyś. I robiąc kilka lat temu projekt w Egipcie, właśnie w tym roku też w Libanie, spotkałam się z muzykami nawet heavy metalowymi, czyli kompletnie już poza klasyką. Proszę sobie wyobrazić, że całkiem przypadkiem, kiedy już mi ręce opadły, robiąc program polsko-libański, pomyślałam sobie, że już nic z tych muzyków nie da się jakby takiego, co bym chciała zrobić w tym programie. Robiliśmy Różewicza, poezję Czesława Miłosza po arabsku, piękne tłumaczenia, no i do tego miała być muzyka. No i po 8 godzinach ja już tak troszkę się załamałam, te arabskie melodie graliśmy polskie i w pewnym momencie zaczęłam grać z moim basistą utwór Chopin Mazurek, dokładnie opus 68 numer 2, ten, który graliśmy dzisiaj, ta da da din da da. I nagle cała grupa heavy metalowa stanęła i powiedziała, co to jest, taka cudowna muzyka. Ja mówię, no to jest nasz Chopin, no ale czy wy znacie, jak to nie znamy, Chopina znają wszyscy. Czyli w dalekim Libanie, i to nie po raz pierwszy mi się zdarzyło, że w krajach, których całkowicie się nie spodziewałam, bo Daleki Wschód wiadomo, że kocha Chopina, jednak ten Chopin jest znany i proszę Państwa, on się łączy, tak jak można na tej płycie posłuchać, on się jest tak genialny, jest tak uniwersalny, że potrafi się łączyć właściwie z muzyką też tradycyjną Japonii, Chin czy afrykańską i to wcale nie boli. Okazuje się, że te melodie można też przełożyć na instrumenty etniczne. Także możemy być dumni z tego, że nasza ziemia wydała tak genialnego, uniwersalnego kompozytora, który rzeczywiście ponad czas, ponad właściwie wszystkie kultury wyrasta. I mnie się wydaje, że to jest właściwie jeszcze kompozytor, który będzie za 100 lat jeszcze odkryty przez mądrzejszych ode mnie ludzi, którzy zobaczą jeszcze inny aspekt, może będzie Chopin w kosmosie, nie wiem. Ale wierzę, że to jest muzyka taka rzeczywiście, która chyba ponad wszystkich wyrasta. Także to takie moje doświadczenia. Ale poza Chopinem dochodzą sztuka, przenosi nas w świat jakiejś takiej dyskusji, co jest spełnieniem artysty, prawda? Pan, chciałem powiedzieć pan Olgierd Łukaszewicz, ale pan Fryderyk Chopin. Jak to dziwnie brzmi, Monsieur Frédéric Chopin mówi o sztuce absolutnej, prawda, o dziele absolutnym. Czy we wnętrzu artysty rodzi się pytanie, czy można osiągnąć tą absolutną sztukę w sobie? Czy aktor też nad tym myśli? Czy tylko dochodzi element rywalizacji, kto jest lepszy? Bo tutaj jeśli chodzi o Chopina i w
Fontanę oczywiście narzuca się pewna paralela z Salierim i Mozartem, czy też z Bachem i Händlem. Kiedyś czytałem, jak Gustaw Holubek opisał w takiej cieniutkiej książeczce, jak podejrzano mistrza Juliusza Osterwę i jego nauczyciela, kiedy już był bardzo chory w 1947 roku. Grał Fantazego na scenie Teatru Słowackiego i wiedział, że odchodzi. Rak. Klękał za kulisami dekoracji, głaszcząc sznury. Tam są sznurownie takie, prawda? Żegnał się z miejscem, forum, na którym przeżywał tak wiele, któremu tak wiele oddał emocji. No to jest jednak jakaś forma spełniania się. Dlaczego akurat jako osiemnastolatek zdecydowałem być aktorem i co ja wiem dzisiaj o tym? Nie wiem, to jest ta radość. Jeżeli chodzi o słowa absolutu, to są słowa poety Grzegorza Walczaka. Ale o to mnie nikt nie pyta. Ale zaraz się pewnie zapyta, dlatego odrzucam powoli piłeczkę. Za chwilkę opowiesz, ale powoli docieramy do ciebie stopniowo, na razie przez aktorów. Chcę Państwu powiedzieć, że przed kilkoma dniami przeczytałem książkę Ryszarda Przybylskiego Cień jaskółki, esej o myślach Chopina. I tam natknąłem się na cytat listu do Fontany, w którym on pisze: a te sprawy zostawmy sobie na po śmierci. Zapytałem Grzegorza Walczaka, czy znał ten cytat, kiedy mu przyszło do głowy stworzyć tę sprawę. Nie, to jednak podpowiedziała mu intuicja, więc jednak jest jakaś muzyka w tym absolucie, jakieś szepty i podszepty, że mu podpowiadają taki tekst, którym my pomogliśmy się poczuć swobodnie, mogliśmy, bo to się dzieje już poza konwencją, poza tym, jaki Chopin był. Ja miałem grać Chopina dwukrotnie, raz w reżyserii Haliny Mikołajskiej i Czesława Wołejki na scenie Teatru Współczesnego w sztuce Lato w Noir. Z Mają Komorowską w roli Georges Saint nie doszło do tego. Była też w 1974 roku propozycja, która też się nie spełniła, dla Andrzeja Wajdy z serialu Jean Moreau po sukcesach Brzeziny w Paryżu. I miałem grać Chopina wtedy, ale też do tego nie doszło. Doszło dopiero dzięki Grzegorzowi Walczakowi. Julku! Julku, gdzie mi tak ciągle znikasz? Chcę z tobą mówić. Znajdziesz mnie zawsze. Jestem przecież wszędzie. Nie zostawiaj mnie na tym pustkowiu. Przecież wiesz, że suche wiatry mi szkodzą. Wracając do spełnienia artystycznego. Tak to najtrudniej mówić o sobie bez tekstu poety i od siebie. Nie podpowiem. Bo ja uważam, że wymienił kilka nazwisk Olgiert i nie wiem, czy tak do końca większa liczba ludzi wie, kim był Osterwa, czy młodzież wie, kim był Holubek, kim Zapasiewicz. Jeszcze Romek Wilhelmi, bo jest świeży, że tak to brzydko nazwę. I myślę, że spełnienie się aktora jest teraz i tylko teraz, bez odwołania się w przyszłość, ale w tę najbliższą i najbardziej odległą, a jednocześnie jest czymś tak ważnym nie dla mnie, dla wykonawcy, tylko w zbitce z państwem, czyli z odbiorcą. Kiedyś miałem wielką przyjemność zagrania w sztuce mojej córki, gdzie grałem postać wybitnego aktora, który ciężko chory na serce szuka kandydata, żeby ten kandydat darował mu, bo jest największym aktorem świata, serce. Wyobraźni można tak zawód aktorski potraktować, ale jest to zawód, który dmuchnięty zostanie z chwilą zejścia ze sceny. On istnieje tylko i wyłącznie w sercach
i w głowach widowni. Chcę przez to powiedzieć, że wielką przyjemnością było zagrać dla Państwa tych kilka zdań Grzesia, a wielką przyjemnością, bo Państwo się zasłuchali, tak jak i ja tutaj słuchałem tej muzyki. Jest jeszcze jeden element w tym dziele, w byciu artystą. Jeżeli ja po 40 latach przypominam sobie, co było 40 lat temu w Kaliszu, kiedy grałem Konrada w Wyzwoleniu, to myślę, że zdarza się czasem być artystą i trącić, ale tylko trącić tę nutę. I tyle. Dziękujemy bardzo. Hola! Anna ma! Jesteś ze mną! Tak, jestem z tobą, bo w tobie żyje dźwiękorodny, wieczny na dubbingu, kochana Fryderysiu! No, o czym to mówisz? Ton, który jeszcze nie zabrzmiał, ale który już jest, który dali bogowie. Odnaleźć go może tylko mistrz. Chciałem dodać do głosu nie dlatego, żeby wyprzedzić kolegów, tylko żeby... My wiemy. Żeby żartu troszeczkę wpuścić, bo rozmawiamy bardzo poważnie. Cóż, pytanie o sztukę, pytanie o absolut w sztuce jest pytaniem oczywiście, można powiedzieć, jedynie retorycznym, tak jak z wszelkim absolutem. Ja wpuściłem tę parę, zwłaszcza Chopina, w sytuację, kiedy on może z czyśćca specyficznie pojmowanego powędrować dopiero gdzieś dalej, wtedy, kiedy stworzy muzykę absolutną. No to jest oczywiście założenie spektaklu, które jest w rzeczywistości żadnej nieosiągalne i niemożliwe. Ja traktuję sztukę tak, jak i miłość, jak i te najpiękniejsze, największe kategorie ludzkie, tak, że my do tego możemy się zbliżać, ale nie osiągać, jeżeli mamy już odpowiadać na ten temat poważnie. Więc dlatego sobie troszkę z przymrużeniem oka bym do tego podszedł. Natomiast chciałem jeszcze nawiązać do tego, co Maria Pomianowska mówiła. Ona jest zbyt skromna. Powiedziała w pewnym momencie, że traktuje tę muzykę jako pewien rodzaj ilustracji. I ja właśnie z tym bym się nie zgodził i nie chciałem tego od początku, ponieważ szczególnie w tej sztuce muzykę, jej Chopina, traktowałem jako specyficznego bohatera, jako coś, co jest najważniejsze, jako w każdym razie coś, co jest równoplanowe z tekstem, a nie jest usługowe wobec tekstu. Może nie zawsze nam to udaje się wydobyć. No dzisiaj posługujemy się pewnym skrótem tej sztuki, aczkolwiek takim, jak mówiłem, żeby można było to przyjąć jako pewną całość. Skróconą, ale całość. Tak czy inaczej muzyka w tym funkcjonuje jako coś bardzo istotnego, równorzędnego z tekstem, ponieważ sam ten scenariusz, sam podejście do tekstu moje było takie, że wyszedłem właściwie od muzyki. Jeżeli Maria Pomianowska zagrała mi Chopina w tak różny sposób, z tak różnych pozycji kultury świata, w tych swoich etnicznych przetrawieniach, parafrazach Chopina, aranżacji w ten sposób potraktowanej, no to był problem, jak to ogarnąć, bo z jednej strony rzeczywiście, Maria też mówiła o tej wielokulturowości, która mogła być spięta jedynie czymś wyjątkowym, jaką była właśnie muzyka Chopina.
muzyka Chopina dawała możliwość ogarnięcia z wszystkich terytoriów świata, z wszystkich zakątków jej. Dlatego te wszystkie kultury, czy ta azjatycka, czy afrykańska, taka czy inna, jest też karaibska, którą ją dzisiaj pominęliśmy. No, Syberia, to wszystko razem jest możliwe wtedy, kiedy ten Chopin rzeczywiście może się tam pojawić i zawładnąć umysłami i sercami odbiorców. I tak się to stało. Chopin przecudownie się rozplenił po świecie, ale nie wtedy, kiedy żył. Więc ja nie mogłem napisać sztuki o czasach Chopina, o Chopinie w czasie, kiedy on żył, bo byłby wielki fałsz, wielka nieodpowiedniość ze względu na to, żebyśmy puścili muzykę na 5 kontynentach. Byłoby to pewno nieprawda. To jest prawdziwe, to jest możliwe dopiero teraz, kiedy Chopin już tam zafunkcjonował, już tam jest grany, już tam jest przeżywany. I w ten sposób, jeżeli znaleźliśmy się poza czasem, no ten mój chwyt typu fantasy posłużył temu, że spotkali się dwaj przyjaciele, rówieśnicy, jeden wielki kompozytor, drugi mniejszy, ale już po śmierci, no to wtedy mogliśmy się jak gdyby przenieść poza nawias czasu, ponadczasowo to potraktować i z pewnym przymrużeniem oka oczywiście, bo nie chodzi tutaj o epatowanie chwytami fantasy czy fantastyki w ogóle, tylko o no, trochę ciekawszy sposób przedstawienia tych wszystkich elementów, o których dowiedzieliśmy się z życia Chopina o wiele wcześniej również, ale też i w ostatnich czasach, bo rzeczywiście Oliverko napisała listy, które ona opublikowała, nowo odkryte przez nią. To były listy Chopina do różnych ludzi, nie do Fontany samego i również Fontany przede wszystkim do przyjaciół swoich, gdzie mógł się zwierzyć, że ten Chopin to wcale taki dobry nie był dla niego, nie poratował go wtedy, kiedy należało. On miał pewną pretensję, pewna zadra się działa, której nigdy za życia Chopina przed Chopinem nie wyartykułował, dopiero w naszej sztuce. Dziękuję. Sahib! Siadaj! Płyniemy! Chciałem rikszy! Nie mam rikszy. Mam sikarę. Jesteś... Sahib! Nie zwlekaj! Ty jesteś Haronem? A to zbełtane rozlewisko. To Styx. Jak dobrze obcować z artystami. Chciałoby się tutaj posiedzieć jeszcze, ale dziękujemy, bo są inni artyści, którzy też są dzisiaj bohaterami wieczoru, mianowicie malarze. I do nich chcemy teraz przejść, a Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwolę Państwu, że dziękujemy. Pani Raria, dziękuję bardzo. Dla Panów mamy wino francuskie, bardzo dobre, ponieważ jesteśmy tutaj obiektem także gastronomicznym. Pozwalamy sobie nie tylko kwiatami tutaj przyjmować gości. Dwa gatunki dobrego francuskiego wina, myślę, że na resztę wieczoru wystarczą. A gdyby co, to proszę dzwonić. Dobrze? Dziękuję ogromnie, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. I autorowi, i oczywiście pani Marii, bo to też kobiety też piją i to jak? Tak. Jeszcze bardziej. Dziękujemy bardzo. Było to na pewno wielkie przeżycie dla nas wszystkich.